Czy można uciec przed światłem, poruszając się z prędkością mniejszą od prędkości światła? Tak, można, ale trzeba przyspieszać. Zacznijmy od sytuacji, w której nie da się uciec przed światłem. Zapala się żarówka, i światło propaguje się z prędkością C. Tutaj mamy rakietę poruszającą się względem nas ze stałą prędkością, np. VR równa się 0,99C. Rakieta porusza się z prędkością bliską, ale mniejszą od prędkości światła. Jest jasne, że światło dogoni rakietę, ponieważ porusza się szybciej od rakiety. Popatrzmy na sytuację z układu rakiety. Podstawą szczególnej tory względności jest stałość prędkości światła. Światło ma taką samą prędkość dla każdego inercjalnego obserwatora, a więc obserwator w rakiecie powie, że światło zbliża się do rakiety z prędkością światła i oczywiście dogoni rakietę. Podsumowując, gdy rakieta porusza się ze stałą prędkością mniejszą od prędkości światła, to nie może uciec przed światłem. Czas na główny punkt tego filmu. Teraz rakieta przyspiesza, to znaczy prędkość rakiety rośnie z czasem, ale tak, że jej prędkość jest zawsze mniejsza od prędkości światła. Okazuje się, że w pewnych sytuacjach rakieta może uciec przed światłem. To jest zaskakująca cecha układów przyspieszających układów nieinercjalnych. Dla takich układów Pojawia się granica, spoza której do przyspieszającego obserwatora nie może dotrzeć żaden sygnał. Łatwo to zrozumieć, ale wymaga to elementarnej matematyki. Mamy oś x. W czasie t równym 0, w punkcie x równa się 0, zapala się światło. Dla światła poruszającego się wzdłuż osi x w prawo, możemy napisać: x światła równa się c razy t, bo światło porusza się z prędkością c. Niech rakieta porusza się wzdłuż osi x. Także x rakiety równa się pierwiastek, a do kwadratu dodać c razy t do kwadratu, dodać b. Gdzie a i b to są jakieś liczby i a jest większe od zera. Dla T równego zero, rakieta jest w punkcie a plus b i to jest początkowa odległość rakiety od światła. Prędkość rakiety, czyli pochodna xr po czasie, wynosi, vr równa się c podzielone przez pierwiastek, 1 dodać a podzielone przez c razy t do kwadratu. C jest podzielone przez dodatnią liczbę i prędkość rakiety jest zawsze mniejsza od prędkości światła. Dla t równego zero prędkość rakiety wynosi zero. Prędkość rakiety rośnie z czasem i jest coraz bliższa prędkości światła, ale jest zawsze mniejsza od prędkości światła. To jest kluczowe. Wzory na XR i VR nie są wymyślone. One pojawiają się dla ruchu ciała pod wpływem stałej siły. W opisie jest link do wykładu, gdzie pokazuję to na przykładzie. Popatrzmy uważnie na wyrażenia dotyczące x rakiety i x światła. Tutaj możemy napisać równa się pierwiastek C razy t do kwadratu. Widać, że gdy b jest większe lub równe 0, to x rakiety jest zawsze większe od x światła. To oznacza, że rakieta jest zawsze przed światłem i światło nie dogoni rakiety. Zapalenie się światła w x równym 0 i t równym 0 jest zdarzeniem, o którym obserwator w rakiecie nie dowie się, wyłania się tutaj idea horyzontu zdarzeń. Oczywiście, jeśli w pewnym momencie rakieta przestanie przyspieszać, to sytuacja się zmienia i światło dogoni rakietę. Dodam, że jeśli liczba b jest ujemna to znaczy początkowa odległość rakiety od światła jest mniejsza niż a, to w pewnym momencie światło dogoni rakietę. Ucieczkę rakiety przed światłem można pokazać na diagramie czasoprzestrzennym. Dla światła mamy linię prostą, nachyloną pod kątem 45 stopni. Dla rakiety zależność x od c razy t jest hiperbolą. Gdy b jest większe lub równe 0, to linie kreślone przez światło i rakietę, tak zwane linie świata, nie przecinają się. Podsumowując, układy nieinercjalne to jest nowa jakość. Przyspieszający obiekt może skutecznie uciekać przed światłem. Na koniec warto dodać, że w układach nieinercjalnych zegary zachowują się w zaskakujący sposób co dyskutuję w filmie o grawitacyjnej dilatacji czasu. Dziękuję za uwagę.